Dzień dobry, witam was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj piąteczek. Właśnie jest na kanale film z zamianą kosmetyczek z Alą. Jestem ciekawa, jak go odbierzecie, no bo jednak to nie jest, wiecie, taka nasza tematyka, makijaż i tak dalej. I zawsze jak stawiam jakieś takie beauty tematy, to mogę się zastanawiać, jaki będzie odbiór. I w sumie to jest 11. Ja miałam lekcję. Piję sobie tutaj herbatkę. Wczoraj się mega źle czułam. Naprawdę ostatnio moje samopoczucie to jest dramat. I poszłam spać w ogóle w makijażu, możecie zobaczyć. W sensie miałam tylko rzęsy pomalowane, więc no, możecie zobaczyć, że mam takie czarne pod oczami. Więc idę się chyba wykąpać. Moja Rosiu jest dzisiaj u mojej babci, ponieważ ja naprawdę okropnie się czułam. I nie wiem, mam nadzieję, że będzie lepiej. Muszę zadzwonić do Medicoveru, ponieważ przez moją pełnoletność zablokowali mi konto, ponieważ wcześniej było ono przypisane do moich rodziców, a teraz jest jakby moje i muszę zadzwonić, żeby mi odblokowali, żeby było już na mnie i się umówić do 3 czy 4 lekarzy, których odkładałam cały czas na później. Bo naprawdę już muszę. Więc tak, wstawiam właśnie tak kto, który wy pewnie zobaczycie jutro, albo widzieliście wczoraj. I lecę się umyć. Jak się wstawi, to pewnie będę miała kolejną lekcję tak naprawdę. Jeśli robicie wegańskie naleśniki, to musicie spróbować z mlekiem sojowym, waniliowym, bo ja przypadkiem... Ja kupiłam to mleko tylko dlatego, że po prostu nie było zwykłego i stwierdziłam, że właśnie będzie fajne do jakichś ciast, naleśników i mniam. Dużo bardziej mi smakują właśnie takie naleśniki, są takie lekko słodkie. Fajne, w sensie no do wytrawnych potraw nie, natomiast do takich słodkich to bardzo fajne jest to mleko waniliowe. Smakują mi bardziej niż właśnie takie na zwykłym sojowym. Dobra, muszę przewrócić, bo spalę. A i zrobiłam nowe paznokcie, jak widzieliście. Dałam taki Hollywood efekt, to się nazywa, taką syrenkę. No i robię. Zaraz jadę do lekarza, a Mateusz mnie zawozi i zostaje z Rochem, więc spakowałam Rochowi tutaj jabłuszko, naleśniki i orzechy, bo coś nie za bardzo chciał jeść teraz te naleśniki, a no nie jadł nic już od 2 czy 3 godzin, więc powinien coś zjeść i mu spakowałam na wynos. Całkiem ładnie wygląda. Jesteśmy już w Gdańsku pod Medicoverem, więc ja idę do lekarza. Chłopaki idą pewnie się przejść, nie wiem, dookoła i dam wam znać, jak pewnie wyjdę, się odezwę. Ale jest takie ładne słoneczko i tak ładnie jakoś mi wyszedł ten korektor. Ładnie wyglądam. Hej, jesteśmy już w domku i chciałam wam powiedzieć, że mam świetny humor, serio. Jeszcze panowie, którzy tam byli, powiedzieli, że mam piękny uśmiech i to jeszcze tak mnie, nie wiem, tak dobiło ten mój cudowny humor. Wybiło, nie wiem, dobiło to tak raczej niepozytywnie, ale no to było też takie milutkie. I o, tu widzę, że mi pryszcz wyskoczy na brodzie. Ale tak, byłam u lekarza, wszystko jest w porządku, ale jeszcze jutro idę na badania krwi i wtedy się dowiemy. Co i jak z moją krwią, bo jakby no z zewnątrz wszystko jest w porządku, natomiast może w środku niekoniecznie, bo tak jak mówię, czuję się ostatnio beznadziejnie. Jest 19:30, Roch się kąpie, pewnie jeszcze zje kolację, pobawi się, ale już widziałam, że chce pod prysznic, więc poszedł się właśnie wykąpać i zobaczymy, co będziemy robić dalej, ale pewnie się pobawimy i pójdzie lulać. To byłoby na tyle. Dobranoc. Dzień dobry, witam was w sobotnim vlogu. Pierwsze, co dzisiaj zrobimy, to pojedziemy na badania krwi. Zawozi mnie tata.
Roch stał o 6 i już zjadł śniadanko, już jest gotowy. Zaraz pewnie myślę, że w aucie zaśnie sobie na drzemkę pierwszą, bo jest już 9 i właśnie zadzwoniła do mojej mamy, żeby obudziła tatę, bo tata powiedział, że ze mną pojedzie, a nie odbiera telefonu. Więc czekamy, aż dziadek się ogarnie i po nas przyjedzie, nie? Tak. 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 No i jeszcze po drodze podjadę do paczkomatu, bo wymieniałam się dziewczyną z Vinted i muszę odebrać tam paczkę. Paczkę muszę odebrać. Bo. Chciałam iść wczoraj wieczorem, ale Roch właśnie patrzy przez okno, bo dzieci tam zjeżdżają na zjeżdżalni, więc chyba też pójdziemy sobie na dworek, zanim mój tata przyjdzie. Albo zadzwonię do niego i zapytam, za ile się możemy umówić i wtedy pójdziemy jeszcze na dwór i dziadek nas weźmie z dworku. Proszę, uważaj! Co ty robisz? Bam, bam, koni, koni? Gu! Zobaczenia później. Jak już się do was odzywam, to wam jeszcze powiem, że nie wiem, czy widzieliście, ale strupek mi zszedł, więc już wyglądam trochę jak... Trochę lepiej już wyglądam. Bo no, tu miałam takie duże... Duże ciała. Jeszcze kawkę. Z krawkiem tutaj. Moje kwiatki już ogólnie trochę więdną. Dostałam je na dzień matki od Rocha. Ale chciałam wam powiedzieć, co ja chciałam wam powiedzieć. W ciągu dnia o 13 jakoś ja się położyłam na łóżku i zasnęłam, a Roch tutaj oglądał bajkę. I dobrze, że się nic nie stało, bo ja po prostu stwierdziłam, że dobra, położę się tylko chwilkę i odpocznę. I on się bawił u mnie w pokoju. Ale tutaj leciały piosenki na YouTubie. I on tutaj przyszedł i oglądał te piosenki, a ja zasnęłam. Więc no. Na szczęście nic się nie stało. Ale ostatnio jestem strasznie przemęczona. Czekam na te wyniki badań krwi, tylko wiecie co, w Medicoverze jest tak, że przed 18 moje konto było podpięte do moich rodziców, do mojego taty chyba. I po 18 jakby zablokowali to konto, no ale ja nie wiedziałam o tym, bo jakby nie chciałam skorzystać z żadnych usług lekarskich przez ostatni miesiąc. No i próbuję się zalogować, żeby się zapisać do lekarza. Ktoś mi ostatnio powiedział, że za mocno gestykuluję, ale jak tak trzymam... Nie, jak trzymam głowę, to pewnie też źle. No dobra, nieważne, ja ogólnie dużo gestykuluję. I to nie jest tak, że ja się chwalę paznokciami, tylko po prostu... Nie wiem. Tatuażem też się nie chwalę. Będę podpierać głowę, mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza. Kontynuując... Nie mogłam się zalogować, pokazywało mi, że konto zablokowane. Myślałam, że może hasło źle wpisałam. I zadzwoniłam na infolinię i okazało się, że muszę przepisać konto na siebie, muszę podpisać wszystkie regulaminy. A że jest pandemia, no to nie robię tego jakby tam na miejscu, tylko muszę wydrukować, podpisać i wysłać skany. Oni to wysyłają w ciągu 2 dni, bo ja powiedziałam, że nie musi być to w trybie pilnym, ponieważ mimo, że nie mam tego konta online, to mogłam się zapisać do lekarza, więc po prostu zapisałam się do lekarza, powiedziałam pani, że to nie jest mocno pilne i ona to tam gdzieś tam dalej przekazała i powiedziała, że we wtorek powinno być. I no, myślałam, że wszystko okej, ale przecież wyników badań krwi nie będę mogła zobaczyć, bo będę musiała czekać, aż mi odblokują to konto online. Więc jeszcze trochę na tą krew poczekam, no ale byłam dzisiaj pobrać, więc miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku, chociaż coś raczej musi być nie tak, jak się tak źle czuję. No nie wiem, czekam, zobaczymy. I będę musiała się jeszcze zapisać pewnie do lekarza. Jakoś w przyszłym tygodniu wtedy. Z kim powie, ile pan spał? Ile spałeś w ciągu dnia? Ile, no? Super! Ciekawe, czy pójdziesz teraz spać, czy znowu będziesz tak długo marudził. Proszę, ile dzisiaj w ciągu dnia spałeś? No pochwal się! No pochwal się! Pochwal się, pochwal się, pochwal! Powiedz! Tak.
chciałam wam powiedzieć, że moje dziecko już śpi. I nie usypiałam go, tylko posadziłam w krzesełku, dałam kolację i zasnął. I jakby tak od razu, ja go tylko posadziłam, wstawię wam tutaj snapa, bo wysłałam Ali właśnie jak zasypiał i wiedziałam, że dzisiaj szybko pójdę spać, bo miał tylko pół godziny drzemki dzisiaj, bo jak wracaliśmy z pobrania krwi, to zasnął w aucie już tutaj przed samym baninem i to jeszcze jak mój tata pojechał do ogrodniczego, to jak staliśmy, to zasnął, gdzie on, wiecie, raczej zasypia w ruchu właśnie, jak samochód jedzie albo jak się jedzie wózkiem. Ostatnio coś mu się odmieniło i zasypia po prostu siedząc w ciszy, więc tak też zasnął dzisiaj. Jak siedział po prostu i jadł kolację. I no, tak jak mówię, wiedziałam, że dzisiaj zaśnie szybko, ale myślałam, że o 18 jeszcze nie. Tak obstawiałam 19 i myślałam, że go po prostu będę nosić, bo będzie bardzo marudził. A wsadziłam go, zjadł i zasnął. Przełożyłam tylko do łóżeczka, bo tak jak widzicie na tym snapie, trochę mu głowa spadała, a tu jakby nie ma nic dookoła. Więc przełożyłam do łóżeczka, zasnął sam w łóżeczku. I cieszę się bardzo z tego, bo niestety ciężko się go usypia. Przeważnie trzeba go nosić. Ja mam teraz dużo czasu dla siebie, posprzątam, zmontuję film, pójdę do paczkomatu, do Rossmana.